Drodzy panowie, kandydaci na mężczyzn, nie tylko na mężczyzn, ale również kandydaci na rodziców, kandydaci na tatusiów. Drogi mężczyzno, przyszły mężczyzno, zapamiętaj to, co ci powiem. Jak będziesz miał dziecko, jak będziesz miał córeczkę, i będziesz chciał dla tej córeczki jak najlepiej będziesz chciał dla niej wszystko zrobić, żeby ona była szczęśliwa. I w pewnym momencie zadasz jej pytanie, kochana, a ty jakbyś chciała? I w tym momencie, kochany, przestałeś starać się o to, żeby twoja córeczka była szczęśliwa, bo ona od tego momentu już nie będzie szczęśliwa, od tego momentu ona będzie chciała. Od tego momentu ona będzie się zastanawiała, co zrobić, żeby chcieć. Jeżeli tobie zależy na tym, żeby twoja córeczka była szczęśliwa, to nie pytaj się, jak ty, kochanie, chcesz. Ty po prostu tak rób, żeby było dobrze. No. Drodzy panowie, mam nadzieję, żeście zrozumieli chociaż w połowie tę przypowiastkę. Oczywiście nie dotyczy ona tylko i wyłącznie córeczek. Ona dotyczy również i przede wszystkim waszych partnerek. W dniu, kiedy zapytasz się swojej partnerki, kochanie, a ty jak chcesz, żeby było? To w tym momencie oddałeś jej pałeczkę. Od tego momentu ona będzie kontrolować. Już nie będzie dobrze, tylko będzie tak, jak ona chce. Pozdrawiam.